Czy masz świadomość? Technika sama w sobie nie jest ani dobra, ani zła, Adasiu. Wszystko zależy od tego, do jakich celów zostanie wykorzystana. Akademia pana Kleksa. Jest wielu autorów mówiących o technice, lecz wypowiadających zdania, które dotyczą topora, maszyny parowej, śrubokrętu, a mianowicie, iż są to jedynie środki służące różnym celom. Oni chcieliby mówić o lesie, lecz mówią o drzewach, jakie napotykają na swojej drodze. Lasu spoza tych drzew nie widzą. Friedrich Dessau. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Zanim przedstawię Państwu naszego gościa dzisiejszego, jeszcze jeden cytat, tym razem Rafał Lizut z książki Technika a wartości. Owszem, celem wazonu jest utrzymywanie kompozycji kwiatowych, ale można go użyć w funkcji podręcznej broni. Celem karabinu jest wyrzucanie pocisków z dużą prędkością, choć może on z powodzeniem wystąpić w funkcji tyczki do grochu. Skomplikowane techniki, takie jak bomby czy pociski samosterujące, trudno jednakże wykorzystywać do innych celów niż te, do których zostały zaprojektowane. Co więcej, gdy decyzja o realizacji celu zostanie podjęta, a urządzenia uruchomione, one ten cel realizują. Można ostatecznie twierdzić, że wazon został użyty niezgodnie z przeznaczeniem, gdy wykorzystano go do zabicia człowieka, ale czy jest możliwe użycie bomby neutronowej niezgodne z jej przeznaczeniem? Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan profesor Andrzej Kiepas, profesor nauk humanistycznych, fizyk, filozof, wieloletni współpracownik Uniwersytetu Śląskiego, autor m.in. Książek Człowiek wobec dylematów filozofii techniki, nauka, technika, kultura, studium z filozofii techniki i ostatnia pozycja, filozofia techniki w dobie nowych mediów. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, zwolennicy tak zwanej niewinności techniki twierdzą, że technika i technologie, chociażby takie jak sztuczna inteligencja, o której dzisiaj słyszymy dużo, inżynieria genetyczna, tak zwane CRISPR czy nanotechnologia, że wszystkie te technologie, techniki nie są same w sobie ani złe, ani dobre. I słyszymy, że o ich wartości decyduje użytek, jaki z nich zrobimy. Czy wykorzystamy je do dobrego lub do złego. No i takim najczęstszym przykładem jest nóż. I to, że nóż dzisiaj może służyć do krojenia chleba, ale może też służyć do zabijania. I mówi się, że nóż nie jest ani dobry, ani zły, wszystko zależy od człowieka. I pytanie do pana, czy technika jest niewinna? Znaczy ja bym tutaj nie używał tego pojęcia niewinności, chyba że w cudzysłowie, ponieważ za nim kryje się przypisywanie technice pewnej podmiotowości no, podobnej do takiej, jaką ma człowiek, co w przypadku wielu technik na pewno nie będzie uzasadnione. Choć w przypadku sztucznej inteligencji, o której pan wspomniał, to już tutaj można by w tym względzie dyskutować. Lepszym terminem jest chyba mówienie o neutralności techniki, neutralności w sensie aksjologicznym, ewentualnie etycznym. I za no tak rozumianą neutralnością techniki, o której jeszcze myślę, że będziemy troszeczkę szerzej mówić, na czym ona ewentualnie polega, chociaż no problem jest, czy zagadnienie neutralności jest zagadnieniem dość wieloaspektowym, złożonym, ma różne wymiary, nie tylko i wyłącznie teoretyczne, ale także i praktyczne, i wiele różnych rzeczy się za uznaniem techniki jako neutralnej
bądź nieneutralnej kryje i myślę, że o tym jeszcze będziemy troszkę szerzej mówili, ale generalnie rzecz biorąc, moje stanowisko, nie tylko zresztą moje, ale takie, które między innymi wiąże się z najnowszą filozofią techniki, która dziś zrodziła się na przełomie lat 60. 70. poprzedniego wieku, to stanowisko odrzucające neutralność techniki no właściwie stało się takim stanowiskiem, przynajmniej na gruncie filozofii techniki, dość powszechnie uznawanym, chociaż potocznie z drugiej strony można też jeszcze często spotkać wielu, którzy będą sądzili, że technika właśnie jest, pozostaje czymś neutralnym. No i tutaj obok tego przykładu jako noża, no tutaj też często podaje się przykład młotka, no, który też może służyć, jak wiadomo, do różnych celów. Ale tutaj też w samym pytaniu tutaj pan zderzył ze sobą różnego rodzaju techniki. Młotek czy nóż, no to są dosyć proste artefakty techniczne. Natomiast już na nanotechnologię czy sztuczna inteligencja to już jest troszeczkę technika innego rodzaju. Ale no sądzę, ale myślę, że to jeszcze będzie okazja, żeby powiedzieć. Sądzę, że technika nie jest, nie tyle nie jest niewinna, co jest technika nie jest neutralna. Ale to, bo ja często właśnie to słyszę, to porównywanie tych dzisiejszych, współczesnych, skomplikowanych technologii, które często są czarnymi skrzynkami, nie wiadomo co tam się dzieje w środku, że one są przyrównywane właśnie do tych starych technik, technologii, do tego młotka i noża. I ten mit jest tutaj dość mocno zakorzeniony, że właśnie one są neutralne. Potocznie, owszem, zgadzam się. I zresztą jest to pogląd, no, który można spotkać nie tylko potocznie, ale także u niektórych przedstawicieli no, różnych nauk, nie tylko zresztą nauk tej technicznych czy przyrodniczych, ale także i nauk humanistycznych. Ten pogląd się zdarza. Na gruncie filozofii techniki, przynajmniej tej najnowszej filozofii techniki, właściwie jest to już pogląd, który gdzieś tam na przełomie właśnie lat 60. i 70. został uznany za nieaktualny. A co pan powie na to, co mówił Jacques Ellul, że postęp techniczny nie jest ani dobry, ani zły, ani neutralny? To właściwie jaki jest? No właśnie, znam, że Jacques Ellul jest jednocześnie przedstawicielem takiego stanowiska, które z tą kwestią neutralności techniki ma związek, mianowicie jest przedstawicielem tak zwanego determinizmu technicznego. Tutaj uznanie neutralności techniki, czy jednym z aspektów, który wiąże się z uznaniem neutralności techniki, jest przekonanie takie, że to technika rządzi się sama w sobie swoimi jak gdyby wewnętrznymi, własnymi prawami. Jeżeli są tam jakieś wartości, to są to takie wartości wewnętrzne, które całkowicie regulują. One tworzy to jak gdyby taki rodzaj zamkniętego systemu, który rozwija się właśnie w sposób wewnętrzny, autonomiczny, ale później jego wykorzystanie może mieć różnorodne skutki społeczne. Technika jest w każdym razie na gruncie determinizmu technicznego, który właśnie Jacques Ellul reprezentuje. A z tym się wiąże na przykład takie jego też znane stwierdzenie: kapitalizm stworzyła maszyna. To jest oczywiście w oczywisty sposób duże uproszczenie, ale to jest tak jednoznaczny obraz determinizmu technicznego właśnie, bo to oczywiście nie tylko maszyna stworzyła kapitalizm, wiele różnych czynników miało na to wpływ. Ale tutaj technika jest takim pierwotnym, autonomicznym, niezależnym czynnikiem zmian społecznych, kulturowych.
ona zmiana techniczna jakby poprzedza zmiany społeczne i kulturowe. No i z tego punktu widzenia można by to stwierdzenie Lila interpretować w taki sposób, że rzeczywiście technika właśnie nie jest ani dobra, ani zła, ani rzeczywiście nie będzie neutralna, bo jak sądzę, technika jest po prostu czymś ambiwalentnym. Technika jest nośnikiem tego, co dobre i złe. Ma jak gdyby te dwie swoje strony medalu. One się ujawniają w procesie rozwoju techniki, w procesie wykorzystywania techniki, upowszechniania jej w skali społecznej, lokalnej, globalnej, czy tam w różnych wymiarach. Czyli gdyby miał odpowiedzieć najkrócej na to pytanie, czy jaka jest technika? Technika jest ambiwalentna po prostu. To przypomina mi tutaj, przypomniały mi się słowa Lema, który mówił, że każda technologia ma swoją ciemną stronę z góry nieprzewidywalną. I też Postman chyba w Technopolu mówił o tym, że no, nie możemy przyjmować, że technologia jest tylko, przynosi nam tylko dobre wiadomości. No to wielu, nawet jeżeli wprost nie mówili o neutralności techniki, czy nieneutralności techniki, to jak gdyby pośrednio w swoich rozważaniach dotyczących tej techniki wskazywali właśnie na jej nieneutralność. A czy spór o neutralność techniki ma znaczenie jakieś praktyczne, nie wiem, etyczne, polityczne, kulturowe? Oczywiście ma, ale tutaj na początek jeszcze przybliżając tutaj troszeczkę także kwestię neutralności tej techniki i ewentualnie jej kulturowym takim znaczeniu tutaj w tym przypadku. Otóż nie będę wchodził w szczegóły, ale odwołał się do Arystotelesa. Etyka w etyce nikomachejskiej. Arystoteles mówił o trzech różnych rodzajach aktywności człowieka, których tam poznawanie było działanie i właśnie wytwarzanie, czyli tak zwane pojezdzić, działalność poetyczna, i to było związane z techne. Każdy z tych rodzajów działalności, aktywności człowieka miał swój cel i miał środek, który prowadzi do jego realizacji. I techne było właśnie takim środkiem, który umożliwiał wytwarzanie, czyli tworzenie rzeczy. I tutaj właściwie po raz pierwszy u Arystotelesa pojawiło się wtedy jeszcze w takim teoretycznym czysto wymiarze właśnie neutralne widzenie tej techniki, bo każdy z tych trzech rodzajów aktywności człowieka charakteryzował się taką racjonalnością, którą możemy określić jako racjonalność instrumentalna. Jest to racjonalność taka, która każdy z tych rodzajów aktywności miał swój pewien cel i trzeba było tylko optymalizować środki, które prowadzą do realizacji tego celu. W przypadku poznawania to była prawda, w przypadku działania było dobro, a w przypadku wytwarzania była rzecz. No i techne było właśnie takim środkiem, który tam umiejętnością tworzenia rzeczy, takie najprościej rzecz ujmując. Ale techne było czymś innym niż działanie. Działanie miało tylko znaczenie etyczne, techne było poza etyką, poza moralnością. Samo wytwarzanie rzeczy nie miało znaczenia moralnego, czyli było właśnie etycznie neutralne. I podobnie jak i poznawanie. Ono miało też pewien swój ten cel, który miał być prawda. Tylko działanie, czyli jakby wykorzystanie techniki, no to wtedy już owszem tak, no to wtedy mamy tak jak ten przykład właśnie z nożem czy z młotkiem. Wtedy wkraczamy w obszar rozstrzygnięć takich, które mogą mieć znaczenie etyczne. I to były takie, oczywiście jeszcze takie czysto teoretyczne rozważania Arystotelesa, ale to się zrealizowało. W czasach nowożytnych świat nowożytny ukształtował instytucje społeczne, między innymi świat nauki i techniki, ukształtował się jako świat
no takich jak to określa jeden z teoretyków systemów społecznych, Niklas Luhmann, systemy samopoetyczne, samoregulujące się, samowytwarzające. No i to ekonomia, czy polityka, czy nauka, technika właśnie były no, w dużym stopniu, nie absolutnie oczywiście, ale w dużym stopniu były właśnie miały być takimi samopoetycznymi, samoregulującymi, samowytwarzającymi się, czyli rządzącymi się swoimi własnymi regułami racjonalności właśnie tej instrumentalnej, którą trzeba było optymalizować po prostu, czyli optymalizować środki, które miały służyć właśnie do realizacji tych jak gdyby z góry założonych celów, bo co do optymalizacji celów tutaj to jak gdyby to było poza polem zainteresowania racjonalności instrumentalnej. To się, ten model się zrealizował w czasach nowożytnych. A ale jakiś przykład z życia? Może pan tutaj, żeby to... Ale on doprowadził w konsekwencji do tego, że tak, wzrastało panowanie człowieka nad rzeczywistością, aż doszliśmy gdzieś szczególnie w drugiej połowie XX wieku do momentu, w którym to panowanie też zaczęło mieć swoje granice, bo się okazało, że trzeba zacząć panować nad tym panowaniem, ponieważ pojawiły się zagrożenia globalne. I to jest na przykład jeden z efektów właśnie tego neutralnego funkcjonowania nauki i techniki, między innymi, ale także nie tylko. Ale gdyby jeszcze wskazać na pewne praktyczne konsekwencje uznania neutralności takiej opartej na racjonalności instrumentalnej, to jedną z nich jest właśnie kwestia no, tego, co przypomniałem przy okazji Arystotelesa. Nie wiemy wtedy, jeżeli przyjmujemy oczywiście tą, uznajemy neutralność techniki, nie wiemy, kto ma odpowiadać za skutki techniki. Bo ci użytkownicy, decydenci, no to oni będą mówili, no to nie ja, bo to tam ci, co wytworzyli taką czy inną technikę. Ci technicy mówią, no to myśmy tylko byli tymi, którzy tworzyli właśnie jakąś daną rzecz, a później tam ci inni, jak ją wykorzystują, to już jest poza naszą odpowiedzialnością. No i tutaj między innymi no właśnie neutralność, czy neutralne widzenie techniki i praktyczne jej funkcjonowanie w życiu takim społecznym, w kulturze prowadziło do no, jak gdyby ucieczki od odpowiedzialności. Nie bardzo było wiadomo, kto odpowiada. Między innymi te zagrożenia globalne są też tego przykładem. Wszyscy za nie odpowiadamy, jak, w jakim stopniu, jak czujemy się za to odpowiedzialni. No tutaj to jest w przypadku neutralnego widzenia techniki łatwiejsza jest ucieczka od odpowiedzialności. Jak rozwój techniki zmienia stosunek człowieka do siebie samego i do przyrody, natury, do ziemi? No to już częściowo tutaj też, jeżeli wspominałem o Arystotelesie, o czasach nowożytnych na przykład, no to tam w swoich też publikacjach stosuje taki trójpodział, zresztą to jest teraz taka moda trochę na różne trójpodziały, ale mieliśmy jak gdyby takie trzy epoki w dziejach człowieka z punktu widzenia oczywiście tego, o którym mówimy, czyli z punktu widzenia kwestii związanych z rozwojem techniki. To jest tak, no, starożytność, średniowiecze, czasy nowożytne, no i później gdzieś po nowożytność czy po nowoczesność, jak ją swojego czasu widziano, no, ale tutaj w tej ostatniej kwestii pojawiły się pewne zaburzenia, które jeszcze za moment ewentualnie coś wspomnę. Wszystkie te epoki różniły się właśnie sposobem widzenia człowieka, świata i relacji pomiędzy człowiekiem a światem, a w tych relacjach pomiędzy człowiekiem a światem istotną rolę odgrywała właśnie między innymi nauka i technika, sposób pojmowania no między innymi właśnie wiedzy, nauki, techniki. Najkrócej rzecz mówiąc, starożytność, średniowiecze traktowała naturę jako pewien przedmiot kontemplacji, jako coś w pewnym mające charakter swoistego sakrum. Człowiek to istota rozumna, istota racjonalna, pozostająca
w swoistej relacji do tego świata natury. To się zmienia w czasach nowożytnych, bo natura staje się przedmiotem do opanowania, a jeżeli człowiek wcześniej był widziany jako część tego świata, tylko fragment tego świata, któremu się podporządkować, no temu, co nazywali też starożytnie logosem, jak gdy pewnym prawem, naturą właśnie tego świata, to człowiek z kolei w czasach nowożytnych jako istota zdolna do panowania nad światem, bo wiedza jest potęgą, jak już mówił Franciszek Bacon, wiedza ma dawać człowiekowi władzę nad światem, no to on się staje, no jako też istota obdarzona duszą za kartezjuszem, bo świat jest tylko natura, to jest świat jest natury mechanicznej właśnie, świat jest maszyną, bezduszną maszyną, a człowiek jest tylko tą istotą właśnie jak gdyby nadnaturalną, można powiedzieć, no wyższą od tego świata, dającą mu w ten sposób także pewne prawo do ingerencji w porządek tego świata i do panowania nad światem. No tutaj się to oczywiście prowadziło, jak już wspomniałem wcześniej, między innymi do tych zagrożeń globalnych. Tutaj ten model jak gdyby rozwoju cywilizacji zaczął się załamywać. No i tutaj wraz z tak zwaną ponowoczesnością, ponowożytnością, jak jest też różnie nazywana, no tutaj się pojawiły już nieco inne koncepcje widzenia świata, natury. Najkrócej rzecz mówiąc, to jest dzisiaj idea zrównoważonego rozwoju. Przy całej jej tam złożoności tego pojęcia, nie chciałbym tutaj w to wchodzić, ale pewna wiara, która się wiązała czy była wiązana z ponowożytnością, ponowoczesnością, wiara w to, że właśnie tutaj te aspekty etyczne, moralne, możemy powiedzieć humanistyczne, ludzkie, że one zaczną odgrywać coraz istotniejszą rolę, że zaczniemy odchodzić od tej instrumentalizacji, która dominowała w tradycji nowożytnej. One się zaczęły z czasem niestety także załamywać wraz z rozwojem internetu. Internet stał się kolejnym narzędziem instrumentalizacji w różnych dziedzinach, jakkolwiek go nie oceniać, ale jest między innymi niosąc ze sobą nie tylko oczywiście to, co negatywne, ale także i wiele, wiele pozytywnego, ale jest także między innymi narzędziem instrumentalizacji. Tutaj ten taki pozytywny, jakby nadzieje związane z ponowoczesnością, no dzisiaj już trochę trzeba się też do pewnego stopnia z nimi pożegnać, a człowiek dzisiaj szczególnie w kontekście sztucznej inteligencji między innymi, czy także nanotechnologii, które były wspomniane, no zaczyna być powoli pojmowany jako taka istota antykwaryczna w gruncie rzeczy. Co to znaczy antykwaryczna? Podległa technice coraz bardziej. Technika zaczyna wkraczać już nie tylko w naszą racjonalność, ale także no, dzisiaj się próbuje algorytmizować emocjonalną stronę naszego życia, działania, zachowania. No to jest odrębny jak gdyby temat, ale taka idea człowieka jako takiej istoty jak gdyby schyłkowej, podległej w pewien sposób właśnie te technice, no ona się zaczyna pojawiać. No między innymi profesor Armin Grunwald. To ja jeszcze tutaj dodam, że polecam Państwu z naszym słuchaczom wywiad z nieżyjącym już niestety profesorem Zacherem, z którym właśnie rozmawiamy o tym, że człowiek będzie chciał się ulepszać. Rozmawiamy o tym, o czym Pan dzisiaj mówi. A Panie Profesorze, co to znaczy, a może jeszcze wcześniej, kto korzysta, a kto traci na utrwalaniu się mitu o neutralności techniki? Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz.
Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów, 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. No to jest, ja wiem, myślę, że zyskują na tym koncerny techniczne, zyskują na tym technokraci, zyskują na tym ci, którzy kierują się właśnie tą instrumentalną racjonalnością, jak im się wydaje, nie muszą ponosić za swoje decyzje, wybory żadnej odpowiedzialności. Mówię, tutaj ten problem odpowiedzialności jest jednym z takich istotnych, ważnych problemów. Dzisiaj zresztą nie do końca rozwiązany. Ja próbowałem go też między innymi rozwiązać, no bo kwestia neutralności techniki, jeszcze do samego takiego rozumienia wracając, polega według mnie między innymi na tym, że technika niezależnie od naszych intencji, czy nasze intencje będą dobre czy złe, wykorzystanie techniki nie tylko w indywidualnych przypadkach, ale generalnie rzecz biorąc, w takim wymiarze społecznym, kulturowym, upowszechnianie i wykorzystanie techniki prowadzi zawsze do pozytywnych i negatywnych następstw. Czyli technika jest niezależnie właśnie od naszych intencji, zawsze powoduje pewne nieintencjonalne, niezgodne z naszymi intencjami następstwa. I takie działanie, decyzje zgodne z tą racjonalnością instrumentalną, one są łatwiejsze, bo nie muszą czasami uwzględniać tego, co może się ewentualnie pojawić, jakie zagrożenie, jakie złe skutki mogą wynikać z takich czy innych decyzji, tylko ktoś może powiedzieć, o, ja tutaj miałem takie dobre intencje, no a że wyszło coś innego, ale to moimi intencjami, to już nie moja wina. To już jest przerwę na chwilę, bo to faktycznie często jest taki argument, że naukowców, tych, którzy wynalazców nowych technologii, że oni chcą dobrze, chcą zmienić świat na lepsze, natomiast nie ma w tym refleksji, nie ma w tym dzisiejszej nauce jakiegoś momentu, żeby zanim pójdziemy dalej, to poddać to, co zamierzamy, jakiejś ocenie już na bardzo wstępnym etapie. Tylko jeżeli coś można wymyślać, to się dzisiaj masowo na wszelkie sposoby w różnych dziedzinach wymyśla bez w ogóle myślenia o konsekwencjach. No to niestety tak też funkcjonowała w tej tradycji nowożytnej, bo tak się ukształtowała nauka i technika i wedle tego modelu ona w gruncie rzeczy działa. Co nie znaczy, że wśród samych przedstawicieli nauki czy techniki, że oni są tak całkowicie, że tak powiem, pozbawieni właśnie tej refleksyjności. Natomiast brakuje tutaj rzeczywiście takich pewnych rozwiązań, że tak powiem, systemowych, takich, które by narzucały konieczność takiej refleksji, konieczność tutaj między innymi chociaż, przepraszam, współdziałania nauk nie tylko na przykład technicznych, ale także z naukami społecznymi, humanistycznymi. No i takie od strony teoretycznej przynajmniej, ale także i praktycznej, takie próby oczywiście już także istnieją. Istnieje taki nurt, to na razie w dużym stopniu teoretyczny, na Zachodzie i w Ameryce, się nazywa Responsible Research and Innovations, czyli odpowiedzialnych innowacji i badań, przepraszam, i innowacji.
I on zakłada w tym między innymi konieczność włączenia ewentualnych odbiorców także techniki, tych, którzy będą poddani jej skutkom, włączenia nie tylko do refleksji i dyskusji nad efektami działalności naukowej, ale i do samych badań naukowych na różnych etapach. Jest też taka idea, która jest z kolei w Niemczech rozwijana także w praktyce. To tak zwane, to się nazywa real labor, czyli tego realnego laboratorium, które no, jest tworzone w różnych miejscach. Między innymi rzecz dotyczy tej modelu zrównoważonego rozwoju, realizowanego lokalnie przy współudziale społeczności lokalnej, która w tym procesie upowszechniania takiej czy innej techniki, w tym, co nazywane jest real labor, ma możliwość uczestniczenia i współudziału w podejmowaniu decyzji co do tworzenia czy upowszechniania takiej czy innej techniki. Czyli pewne działania są tutaj już podejmowane, ale ten jak gdyby mainstream no jest niestety działa jeszcze tutaj wedle no, dawnych kryteriów. No, gdzie niestety często tutaj po prostu pieniądze i zyski decydują. A co to znaczy, że technika jest formą totalitaryzmu, a jednocześnie rodzajem ideologii? No tutaj to no, może niekoniecznie bym tutaj mówił o totalitaryzmie, chociaż właśnie można. Totalitaryzm no, wiąże się z determinizmem technicznym, myślę. Czyli z tym takim uznaniem, że właśnie technika jako ten niezależny i autonomiczny czynnik jest tym, który jest pierwotny wobec zmian społecznych i kulturowych. Ona te zmiany społeczne i kulturowe powoduje. Ale pewien totalitaryzm techniki no dzisiaj ewentualnie można by widzieć także jako techniczność, która jest czymś towarzyszącym nam wszędzie, czymś obecnym w naszym życiu. Nawet nie musimy sobie z tego zdawać sprawę, ale tej techniczności jesteśmy poddani. Rzeczy, nasz świat to wszystko, co nas otacza, w czym żyjemy, zachowujemy się, postępujemy, komunikujemy się także z innymi. To wszystko jest w gruncie rzeczy uzależnione od techniki. I może nie zdajemy sobie z tego sprawy, a zdać byśmy sobie mogli dopiero wtedy, gdybyśmy musieli zrezygnować z komputera, samochodu, lodówki, pralki, telewizora i smartfona, wielu innych rzeczy. I wtedy dopiero byśmy zobaczyli, jak uzależnieni jesteśmy od techniki. Technika jest w sensie rzeczy wszechobecna, tworzy coś w rodzaju, tak jak ja to określam, to za jednym z teoretyków też no, współczesnej mediów, Marshallem McLuhanem, jako taki rodzaj pewnego kulturowego a priori, czy taki fundament kulturowy, cała kultura współczesna, ta dzisiejsza jest kulturą jeszcze medialną, kulturą komunikacji, ona jest zbudowana właśnie na technice. W przypadku McLuhana to były techniki komunikowania i stąd właśnie też to słynne McLuhanowskie stwierdzenie, że środek przekazu jest przekazem, czyli co też jest jeden z przykładów takiej pewnie nieneutralności tej techniki, czy sposób komunikowania nie jest tutaj całkowicie obojętny. Nie tyle treści są tam, jak mówił McLuhan, właśnie ważne, ale ważny jest pewien sposób komunikowania. To też można by odczytać właśnie jako jakiś taki obraz nieneutralnej techniki, no w tym przypadku medialnej. No tak, to przypomina mi się, że Hitler wykorzystywał bardzo technikę radia do tego, żeby dojść do władzy, a później, żeby ją wzmacniać w Niemczech, w III Rzeszy. No dzisiaj jesteśmy w kulturze takiej, która jest kulturą, no właśnie komunikacji, kulturą mediów.
Ja mówię, możemy sobie nie zdawać z tego sprawy, jaką rolę w naszym życiu odgrywa smartfon, ale dopiero wtedy, kiedy byśmy musieli żyć przez nawet czasami krótki okres czasu bez niego, no to wtedy dopiero zauważymy, jak jest to narzędzie techniczne, które determinuje wiele sfer naszego życia i naszego zachowania. No, technika jest wszechobecna i jesteśmy całkowicie zależni. Jeszcze mój ojciec, jak ja byłem dzieckiem, to jeszcze ojciec mój, jak wstawał rano, patrzył w okno, no to mówi, o, dzisiaj będzie padał deszcz. Dzisiaj nikt już tego nie robi, utraciliśmy tą umiejętność przyglądania się także na naturze. A jeszcze trochę, no to będziemy chodzili z parasolami, jeżeli powiedzą nam w telewizji, że chociaż będzie świeciło słońce. No tak. A co to znaczy, że teza o neutralnej technice jest jak woda na młyn dla tendencji nihilistycznych? No tutaj... znaczy ja nie spotkałem się prawie radykalnym stwierdzeniem, że tutaj ta technika ma być właśnie takim czynnikiem, że ma być czynnikiem nihilistycznym. No raczej to jest też zresztą z tym takim dawnym tradycyjnym sposobem widzenia techniki jako neutralnej. No tam się wiązały też między innymi takie dwa często przeciwstawne stanowiska. Jedni byli tacy bardzo Jedni byli pesymistyczni, powiedzmy, czyli takie wizje katastroficzne. A technika prowadzi do zagłady. No między innymi Oswald Spengler, na przykład w tej jego słynnej pracy z Zachodu. Ale z drugiej strony były też stanowiska takie bardzo triumfalistyczne. Technika jest takim środkiem, który tutaj będzie prowadził do dalszego nieograniczonego rozwoju ludzkości. Myślę, że rzecz jest pośrodku, to znaczy technika niesie ze sobą różne zagrożenia, niesie ze sobą także wiele różnych pozytywnych możliwości. No i kwestią jest tylko tak, ażeby w miarę możliwości eliminować te ewentualne zagrożenia. Najlepiej wtedy, kiedy jeszcze one się nie pojawią, czyli na etapie jakiegoś dopiero właśnie tego myślenia o innowacjach, czy ewentualnie tworzenia tych innowacji, a nie ich dopiero ich upowszechniania. Bo też dawniej za tym tradycyjnym takim sposobem rozumienia techniki neutralnej też kryło się to przekonanie, a to takie, że technika stwarza pewne problemy, a technika je później sama wyeliminuje. No właśnie, to też nie jest prawdą, bo jeżeli wyeliminuje, to stworzy znowu jakieś inne dodatkowe problemy. No tak, bo to ja tutaj panu... Nie wiemy. Tak, ja potem tutaj przerwę, bo tutaj Lille, tak się chyba wymawia, Jacques Lille, w jednej z swoich książek pisał o tym, że dół, który mamy do zakopania, zakopiemy go, ale weźmiemy ziemię, pozyskamy z wykopania nowego dołu. I tak w nieskończoność i przyrównywał to właśnie do tego, jak chcemy załatwiać problemy wywołane przez technologię innymi technologiami. No to się tego niestety nie da. Znaczy ona będzie każda, ponieważ jak już wspominałem, na początku technika jest ambiwalentna, czyli ona zawsze niezależnie od tych naszych intencji będzie prowadzić do tych pozytywnych i negatywnych następstw. Czyli zawsze się pojawią jakieś nie tylko pozytywne, ale także i negatywne, czyli nie tylko te, które były zgodne z naszymi intencjami, to co chcieliśmy uzyskać, co chcieliśmy zrobić, co chcieliśmy stworzyć, ale pojawią się zawsze jakieś negatywne skutki, no dzisiaj także i takie, których może nie jesteśmy w stanie jeszcze rozpoznać. I ostatnie pytanie, jakich nowych zasad rozwoju i postępu technicznego powinniśmy się domagać dzisiaj od polityków?
No nie wiem, czy to będą nowe, czy to będą takie całkowicie nowe zasady, ale ciągle aktualne jest zadanie, no nie do końca, szczególnie tutaj także u nas zrealizowane, pomimo tych wysiłków, jakie były podejmowane tutaj między innymi przez wspominanego przez pana profesora Zachera. Mianowicie chodzi o zaktywizowanie społeczeństwa w obszarze wartościowania i oceny techniki. Tym właściwym takim modelem wartościowania techniki czy oceny skutków techniki jest, jak sądzę, na dzisiaj dość powszechnie zresztą uznany model partycypacyjnego, uwzględniającego udział społeczeństwa w tym procesie. To jest ciągle zadanie do, szczególnie także u nas w Polsce, zadanie do zrealizowania, zaktywizowanie społeczeństwa do tego, ażeby uczestniczyło w kreowaniu i tworzeniu świata, w którym przyjdzie nam żyć, a żyjemy w świecie dosyć istotnych, znaczących zmian tych technicznych. A jakiś przykład, panie profesorze, co pan uważa, że powinno być poddane pod dyskusję w społeczeństwu? No na przykład dzisiaj dyskutuje się, znaczy nie dyskutuje się, ale jeszcze do niedawna próbowano dyskutować, na przykład elektrownie jądrowe i rozwój elektrowni jądrowych. Dzisiaj z różnych względów tego się nie dyskutuje. Właśnie przyjęliśmy tutaj taki paradygmat, że musimy rozwijać energetykę jądrową. Mówi się o tym, że za tamte kilkanaście lat Unia Europejska będzie odchodziła od, ze względu na potrzebę elektromobilności, będzie odchodziła od samochodów spalinowych. Ja bym widział tutaj w tym przypadku, bo politycy będą o tym mówić. Każdy jeden będzie mówił tak, jedni będą straszyć, drudzy będą z kolei nakłaniać do bardziej optymistycznego spojrzenia na tutaj zbliżającą się przyszłość i koniec samochodów opartych na benzynie. Ja bym tutaj oczekiwał raczej właśnie stworzenia pewnej wizji przy współudziale przedstawicieli różnych dziedzin, różnych nauk technicznych, nietechnicznych, społecznych, humanistycznych, takiej wizji ewentualnych skutków, które nas czekają w tym względzie, jeżeli będziemy w takiej perspektywie odchodzili na przykład od samochodów spalinowych. Przedstawienie takiej wizji dopiero później, jeżeli będziemy mieli taką wizję, przedstawienie takiej wizji społeczeństwo. I dopiero wtedy możemy zacząć ewentualnie jakąś bardziej racjonalną dyskusję na ten temat. Oczywiście jest tutaj też i wiele kwestii takich lokalnych, związanych z rozwojem takiej czy innej techniki, która gdzieś tam tworzona lokalnie, dla tej społeczności lokalnej ma swoje znaczenie. Ta społeczność lokalna powinna w tym względzie uczestniczyć, jeżeli jakoś tam czasami uczestniczy. Mamy projekt tego centralnego portu komunikacyjnego. No ale jak wygląda tam ewentualnie współudział społeczeństwa w procesie tworzenia tego portu? A skutki będą tutaj społeczne i dotykające bardzo wiele różnych, nie tylko zresztą bezpośrednio tych, którzy tam będą w pobliżu tego portu mieszkać. Tych skutków jest wiele. Na ile tutaj wiemy, jakie będą te skutki pozytywne, negatywne, na ile jest tutaj ten udział społeczeństwa, jest tutaj rzeczywiście realizowany, a nie jest tutaj przedmiotem jakichś tam różnych rozgrywek i machinacji politycznych. No to już jest, myślę, że
No to są sprawy do pewnej aktywizacji, ta aktywizacja społeczeństwa i jego partycypacja tutaj w tych decyzjach dotyczących no nie zawsze tylko takiej bardzo dużej, że powiem, te techniki, ale także często tych mniejszych technicznych realizacji, takich, które mają mniejsze znaczenie lokalne, dla społeczności lokalnej mogą mieć znaczenie duże. To jest, myślę, wydaje, że to jest przyszłość konieczna do zrealizowania. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był pan profesor Andrzej Kiepas, profesor nauk humanistycznych, filozof, fizyk, między innymi autor książki Człowiek wobec dylematów filozofii techniki. Dziękuję panie profesorze za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. A z państwem żegna się Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!